Dokonane w ostatnim czasie zmiany przepisów regulujących zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce zmierzają w kierunku otwierania dla obcokrajowców rynku pracy, czego wyrazem jest przede wszystkim poszerzenie kręgu osób, które mogą wykonywać pracę bez zezwolenia. Nowe rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 20 lipca, które weszło w życie 28 lipca, nie wprowadza rewolucyjnych zmian, tak naprawdę. Dotyczy, najważniejsze zmiany, jakie są wprowadzone tym rozporządzeniem, dotyczą zatrudniania cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, zza naszej wschodniej granicy, czyli obywateli Białorusi, Ukrainy, Rosji, Mołdawii i Gruzji. Obowiązujące przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce dzielą co do zasady cudzoziemców na obywateli państw Unii Europejskiej oraz państw pozostałych, przyjmując wobec każdej z tych grup inny sposób traktowania w zakresie świadczenia pracy. Jakie obowiązki formalne będzie musiał spełnić pracodawca, chcąc zatrudnić cudzoziemca spoza Unii Europejskiej? Największą zmianą tego rozporządzenia wprowadzoną jest to, że przyszły podmiot, który powierza pracę tym cudzoziemcom, powinien z nimi podpisać umowę na piśmie. Do tej pory takiego wymogu nie było. Kolejnym elementem w procesie możliwości zatrudnienia takiej osoby jest złożenie we właściwym powiatowym urzędzie pracy pisemnego oświadczenia. To oświadczenie powinno zawierać szereg informacji. Między innymi taki podmiot, który zamierza powierzyć pracę cudzoziemcowi, powinien w takim oświadczeniu wskazać nazwę zawodu, miejsce wykonywania pracy, datę rozpoczęcia wykonywania pracy, okres, jak długo ta praca będzie wykonywana oraz wysokość wynagrodzenia brutto. Dodatkowo taki podmiot powinien złożyć oświadczenie, iż zapoznał się z przepisami dotyczącymi wykonywania pracy przez cudzoziemców, jak również oświadczenie mówiące o tym, iż nie jest w stanie na lokalnym rynku znaleźć osób, które mogłyby wykonywać pracę u niego.